czyta Kacper Łochyński. Był 6 stycznia 1919 roku, gdy o godzinie 2 po północy powstańcy zajęli Edwardowo, by uniemożliwić przekazanie wiadomości z tego folwarku na lotnisko. Atak na ławice nastąpił równocześnie z południowego i północnego zachodu. Działa ustawiono w odległości 800 metrów od obiektu natarcia. Obok znajdowało się dowództwo, w pobliżu strzelcy konni. Do 4 parlamentariuszy, wysłanych z wezwaniem do kapitulacji, Niemcy wbrew obyczajom wojennym otworzyli ogień. Jednemu zabili konia, innego wzięli do niewoli. W takiej sytuacji ruszył atak, przy czym reflektory pomogły nacierającym. Pozwalały bowiem celnie strzelić do znajdujących się tam obiektów, oszczędzać samoloty, a zniszczyć stanowisko CKM jednym celnym strzałem w wieżę budynku głównego. Była godzina 6, kiedy powstańcy opanowali ławice po kilkunastu zaledwie minutach walki. Po stronie polskiej padł jeden zabity i było 3 rannych. Po przeciwnej 2 zabitych i kilku rannych. Cała załoga poddała się do niewoli. W ręce zwycięzców dostało się uzbrojenie, zapasy żywności i samoloty, co dało początek organizowaniu wojsk lotniczych w Poznaniu. Realizacja Fundacja Słowo i Kropka. Projekt został współfinansowany ze środków Powiatu Poznańskiego.